No, potem jeszcze. Cześć, dzień dobry. Jeszcze raz z paniami. Miejscowe kłopie przyszedł. Wyszło. Ale tam idziemy na zdanie, tak? Oczywiście. Bardzo tak. Odwiedzić tutaj nasze Świętochłowice i zająć się tym problemem. Dziękuję bardzo. Tego stawu Kalina. Dziękuję bardzo. Dla ciebie warto. Pani poseł, liczymy na to, że państwo wygracie wybory i pomożecie nam w rozwiązywaniu wielu problemów, między innymi tego niesłychanie dużego problemu z rekultywacją tego stawu, bo to nie tylko przykry zapach, ale również bardzo trujące substancje, które wpływają na zdrowie, a być może i życie tych okolicznych tych mieszkańców. Szanowni goście, może dziwnie to trochę zabrzmi, ale chciałem, żeby państwo wiedzieli, że wita państwa w imieniu mieszkańców człowiek, który ma zupełnie inny światopogląd. Ma zupełnie inne poglądy polityczne, a mimo to chce z państwem współpracować. Chcę i liczę na to, że państwo zmienicie ten kraj, Śląsk i Świętochłowice na lepsze. Witam. Myślę, że po przejęciu przez państwo władzy pomożecie Świętochłowicom i pomożecie temu zjawisku, które brzmi Kalina. A także problemu. To co mogłam już się zapoznać się z tym problemem, to środki i możliwości były, tylko że po prostu nie dokończono tego, co zaczęto, czy nie zrealizowano tego, co zaczęto. Ja dzisiaj państwu mogę powiedzieć tyle, że na pewno nasi przedstawiciele, nasi radni, nasi parlamentarzyści tą sprawą nadal będą się zajmować i chcemy ją doprowadzić do szczęśliwego końca. Chcemy rozwiązać ją w ten sposób, żeby mieszkańcy tutaj mogli spokojnie żyć, mieszkać, nie obawiać się o swoje zdrowie czy o swoją przyszłość. Ale też chcę powiedzieć jeszcze raz to, o czym wspomniałam, że takich miejsc jest na pewno bardzo wiele i potrzebny jest kompleksowy, dobry program dla Śląska, który jest przygotowany i realizowany razem z mieszkańcami Śląska, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Jeżeli państwo pozwolicie, to ja jeszcze porozmawiam tutaj z państwem, z mieszkańcami. Jeszcze postaram się... Na przykładzie mojej rodziny wiem, że dwie osoby straciły jedno życie, a to nie zrobiłem. Czyli to były normalnie odpady przez całe te wiele lat, wiele składowane i potem zlikwidowano zakłady, a odpady zostały. Tak. I od kiedy trwała ta walka mieszkańców tutaj o to, żeby coś... No to już kilkanaście lat, ale tak teraz pan prezydent Kostępski, no właściwie nic nie zrobił, podejmował jakieś działania, ale tak jak Platforma potrafi, takie są skutki.